Przede wszystkim chciałem pogratulować, podziękować moim piłkarzom za dobry mecz, bo to był nasz, to był dobry mecz z naszej strony. Podziękować tymi, którzy grali, tymi, którzy nie grali, bo oni pracują i są przygotowani do grania. Potem już moja decyzja, kto występuje, kto nie. Potem podziękować naszym kibicom, którzy po raz kolejny w licznej liczbie nas wspierali. No ja po takim meczu tutaj przejść i narzekać, powiedzieć, że szczęścia zabrakło, powiedzieć, że decyzje sędzi mogły być inne. Natomiast to nic nie daje. Żeby wygrywać taki mecz, gdzie dominujesz przeciwnika, bo tak było od samego początku, no, motor, nasza drużyna zdominowała przeciwnika, stworzyliśmy sytuację, ale nie możesz zapomnieć, że żeby wygrać taki mecz, w kluczowym momencie musisz się wybronić. I dzisiaj pomimo pełna dominacji i na pewno stworzenie więcej sytuacji bramkowej niż przeciwnik, w dwóch momentach się nie wybroniliśmy. W jednym z nich przeciwnik strzelił na 1-0. No i w drugim strzelił na 2-0 ze stałego fragmentu. Więc w tym momencie mecz jest dosyć mocno ustawiony. Mimo wszystko drużyna starała się dalej reagować, dalej gonić. Ostatecznie wyjdziemy na 2-1. No i po 2-1 kolejne minimum z trzech takich klarownych bardzo sytuacji, żeby minimum jeden punkt wynieść. Taka jest piłka. Piłka jest brutalna, ale to jest mecz, który pokazał, że drużyna gra, drużyna dobrze gra, ta drużyna się rozwija z tygodnia na tydzień. Piłkarze, którzy przez jakiś moment czy okres, krótszy, dłuższy, nie grają, wchodzą dzisiaj, tak jak dzisiaj na przykład Stasiak na lewej obronie i grał bardzo dobry mecz, więc to też pokazuje, że i nasz proces treningowy, nasza codzienność rozwija tych piłkarzy i to jest nasza droga dalej. No, teraz jedyne nam pozostaje wyciągnąć wnioski, ale wnioski piłkarskie, taktyczne, nie powiedzieć, że nie mieliśmy szczęścia czy coś, bo to nic nie daje. No i ta frustracja, która siedzi w nas po przegranym meczu, przenieść na za tydzień, żeby reagować, zrobić to, co duże drużyny robią, czyli reagować jak najszybciej po porażce z zwycięstwem. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Gratulacje. Witamy trenera Szymona Grabowskiego, trenera Stomilu Olsztyn. Panie trenerze, poprosimy o podsumowanie krótkie tego meczu. Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście jestem zadowolony, bo mam z czego. Przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że mam sztab ludzi, którzy pomagają mi w codziennej pracy. I może nie jest nas 11, może nie jest to zbyt wygórowana liczba, ale dzisiejszy mecz pokazał, że pomysłem, rozczytaniem przeciwnika zdaliśmy egzamin. Zdaliśmy egzamin, bo ten mecz dokładnie wyglądał tak, jak chcieliśmy, tak jak żeśmy nakreślili to zawodnikom. I w 90%, myślę, procentach zawodnicy realizowali te zadania, które zostały im nakreślone. Jestem naprawdę z tego bardzo zadowolony i dzięki temu wygraliśmy dzisiaj to spotkanie. Z przebiegu meczu motor dłużej się utrzymywał przy piłce. Motor więcej był w tym ataku pozycyjnym i w posiadaniu, ale tak jak wcześniej powiedziałem, chcieliśmy tą piłkę oddać motorowi i skutecznie doprowadzać do przechwytów, do tego, żebyśmy się z minuty na minutę też nakręcali. Posiadanie zupełnie nie przełożyło się na sytuacje bramkowe i tutaj tych sytuacji bramkowych w przeciągu 90 minut mieliśmy oczywiście więcej i szkoda, że tylko dwie bramki padły. Motor zagroził nam raz, bardzo poważnie, w sytuacji, kiedy Kuba Mądrzyk wybronił 200% sytuację. Poza rzutem karnym praktycznie motor nie oddaje uderzenia. Nie liczę tego zamieszania, nie liczę tych dośrodkowań, bo tak żeśmy ukierunkowali ataki przeciwnika, żeby tych dośrodkowań było właśnie dużo. Myślę, że wideo pokazuje, jak dobrze radziliśmy sobie w polu karnym. I ta obrona pola karnego, która cechowała Motor Lublin, dzisiaj cechowała nas. Jestem naprawdę bardzo dumny z zawodników, bo to wyglądało tak jak powinno wyglądać. Mam nadzieję, że to, co robimy do tej pory, będzie dalej w takim
takiej cierpliwości, w takim pomyśle i w wierze w własne umiejętności, w ten klub, w tych zawodników. Dziękuję kibicom, którzy oczywiście są dla nas niesamowici, bo to jest sztuka na trzecim poziomie rozgrywkowym, tak dopingować swój zespół, mimo że czasami z tych dalekich wyjazdów, czy czasami u siebie nie ma tych upragnionych trzech punktów. Dzisiaj są, niech się cieszą. Serdecznie wszystkim tutaj gratuluję. Czy są pytania? Proszę. Panie trenerze, skuteczność. W końcu pańscy zawodnicy byli skuteczni i to owocuje tymi trzema punktami. Po części byli skuteczni, ale sytuacja chociażby Szypula, gdzie pięknie ogrywa przeciwnika, zagranie między nogami, naprowadza do skupienia to co żeśmy wyczulali, markuje uderzenie i nagle okazuje się, że z lewej nogi ma tylko i wyłącznie trafić w bramkę, więc ta skuteczność nie była na tym poziomie, na którym powinna być, szkoda. Myślę, że też gdyby nie Budziłek w bramce, Wójcik miałby przepiękną bramkę na swoim koncie. Szabacie w tamtym tygodniu zabrali sędziowie, dzisiaj Budziłek zabrał Wójcikowi. Myślę, że jeszcze mamy tutaj rezerwy, jeśli chodzi o taką kropkę na D. Fajnie, że dochodziliśmy dzisiaj do tych sytuacji. Tak jak mówię, przeciwko bardzo dobremu zespołowi. I to nie jest przypadek, że Motor był na tej fali wznoszącej, czy pewnie jest na tej fali wznoszącej. Ale to też nie przypadek, że dzisiaj takie nasze zachowania były, a nie inne. Więc mówię, ja mam bardzo dużo pozytywów, którymi się tu z Wami podzieliłem. Trenerze, no nie da się ukryć, ta aura wiosenna troszeczkę zaszkodziła zespołowi, kilku zawodników chorych. Wyleczycie się do piątku? Ja tutaj mówię, no, nie będę narzekał, ci co mnie znają już myślę, że też sobie zdają sprawę, że można byłoby narzekać, tak? Można byłoby tutaj siąść na konferencji, narzekać na OSIR, że nie możemy trenować, narzekać na to, że przebieramy się, czy kąpiemy w zimnej wodach momentami. Można, nie? To jest najłatwiej. Najłatwiej narzekać i gdzieś tam brzydko mówiąc pluć we własne gniazdo. My nie narzekamy, a robimy swoją robotę i ja jestem dumny dzisiaj z chłopaków, z tego, że momentami nie na swoich pozycjach prezentowali się bardzo dobrze. Taki Szabaciuk, nominalny środkowy obrońca, dzisiaj wychodzi na wahadło i prezentuje się bardzo dobrze. Także my się pozbieramy, czy to będzie jeden, czy drugi. Do nas dojdzie, ale dzisiejszy skład personalny pokazał, że cokolwiek by się nie działo, naprawdę oni dadzą radę, pociągną ten wózek do końca. I tak jak cały czas powtarzamy, chcemy w czerwcu, żeby ten sukces był po prostu w Olsztynie. Czy to wszystko? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.